Charakterystyczny budynek Bulten Polska S.A. stanowi od dawna nieodłączny element przemysłowego pejzażu Bielska-Białej. Produkująca wyroby śrubowe firma należy współcześnie do wiodących przedsiębiorstw tej branży w Europie. W tym roku mija 15 lat od zakupu przez szwedzkiego inwestora Finnveden Bulten AB bielskiej fabryki wyrobów śrubowych Bispol. Początki firmy Bulten są bardzo interesujące, ponieważ już w roku 1873 przedsiębiorca Karol Barthelmus założył niewielki zakład rzemieślniczy produkujący akcesoria dla przemysłu tekstylnego przy obecnej ulicy Partyzantów. Jak się okazuje, penetrując historię firmy Bulten, identycznie w podobnym okresie czasu Nils Petersson oraz Gottfried Rystedt założyli małą fabrykę śrub w miejscowości Hallstahammar na terenie Szwecji. Nikt oczywiście nie mógł wówczas przewidzieć, że obie fabryki, polska i szwedzka, po 135 latach znajdą się w jednej grupie kapitałowej. Lokalnym branżowym konkurentem Barthelmusów był kupiec Theodor Pollak, który, zakupiwszy teren na tzw. skowronkowym polu przy późniejszej ulicy Wyzwolenia, wzniósł budynek fabryczny służący obecnie jako biurowiec Bulten Polska S.A. Podczas okupacji obie firmy objęte zostały hitlerowskim zarządem i produkowały części uzbrojenia do karabinów Mauser na potrzeby Wehrmachtu. Wskutek powojennej nacjonalizacji przemysłu spółki Barthelmusów i Polaków połączono, tworząc bielską fabrykę wyrobów śrubowych Bispol. Rekordowe wielkości produkcji osiągano po powstaniu fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej, ale także zaspokajając zapotrzebowanie całego ówczesnego polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Transformację ustrojową sprzed ponad dwóch dekad najbardziej dotkliwie odczuł przemysł ciężki. Również i Bispol przeżywał wówczas najtrudniejszy okres swoich dziejów. Koniecznością stało się podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Historia firmy, jak zapewne już wspomniano, sięga roku 1880. Jednak dynamiczny jej rozwój i nowoczesne oblicze zaczęły się kształtować od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy spółka została wybrana do programu powszechnej prywatyzacji i znalazła się w portfelu 11 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, który rozpoczął, zakończone sukcesem, poszukiwania branżowego inwestora strategicznego. W lutym 1998 roku została podpisana wstępna umowa sprzedaży całego pakietu akcji, które posiadał 11 Narodowy Fundusz Inwestycyjny, szwedzkiej firmie Bulten AB, która produkowała elementy złączne dla przemysłu motoryzacyjnego. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń wymaganych prawem w połowie roku 1998 została podpisana ostateczna umowa sprzedaży całego pakietu akcji. Od tego momentu rozpoczęła się żmudna i satysfakcjonująca praca przy wprowadzaniu techniczno-organizacyjnych zmian w produkcji i nowoczesne zarządzanie. Dokonywana przez inwestora prywatyzacja prowadzona była w sposób ewolucyjny dzięki włączeniu w procesy decyzyjne przedstawicieli załogi, zwłaszcza związków zawodowych. Dzięki temu zmiany następowały z poszanowaniem praw pracowniczych oraz z zachowaniem zasady ochrony miejsc pracy tam, gdzie było to możliwe. Znajdujemy się na Wydziale Obróbki Skrawaniem, na którym wykonujemy operacje wiercenia wzdłużnego, wiercenia poprzecznego, toczenia oraz gwintowania na wyrobach śrubowych. Wydział powstał około 10 lat temu na bazie narzędziowni, która przez zarząd firmy Bulten przeznaczona została do likwidacji. Żeby nie zwalniać ludzi, wydział został przeniesiony ze Szwecji do Polski. Minionych 15 lat było okresem modernizacji organizacyjnej i technicznej, prowadzącej do dostosowania standardów pracy do modelu wypracowanego przez Finnveden Bulten AB. Bulten Polska S.A. zmienił strukturę zarządzania, gruntownej przebudowie poddano także infrastrukturę techniczną. Bulten zmienił praktycznie cały park maszynowy. Ostatnie zakupowane maszyny miały miejsce w tym roku, gdzie kupiliśmy dwie nowe maszyny, które zastąpiły 35, 6, 7-letnie
maszyny firmy Netshred, bardzo stare. Te nowe maszyny są maszynami pięciooperacyjnymi, które mogą produkować półfabryka śrub, jak również śruby na gotowo. Nowoczesny park maszynowy oraz wysoko kwalifikowana kadra pozwalają na wykonywanie najbardziej nawet skomplikowanych i pracochłonnych zamówień. Podwyższamy stale poziom technologiczny. To nie jest już to samo portfolio, które mieliśmy na początku 2000 roku. W naszym portfolio znajdują się nowoczesne wyroby typu Teptite, to jest licencja firmy amerykańskiej Remi, typu Matred, też licencja amerykańska, która pozwala z kolei producentom samochodów oszczędzić i koszty na liniach montażowych, jak i zdecydowanie poprawić jakość montażu. Mamy mocną pozycję w Europie Zachodniej w zakresie tych wyrobów, gdzie połączeniem jest tłoczenie i obróbka skrawaniem. Duży nacisk kładziemy na wysoki poziom produkowanych wyrobów. W tej chwili mamy nowoczesne systemy typu software, typu ShopFloor, który pozwala na bieżąco operatorom analizować parametry produkcji. Współczesna wymiana handlowa wymaga stałego potwierdzania wysokiej jakości wyrobów przez międzynarodowe instytucje certyfikujące. Bulten Polska S.A. ma się czym w tej dziedzinie pochwalić. Podstawą produkcji wyrobów śrubowych dla motoryzacji jest posiadanie czy zdobycie przez firmę certyfikatów. Przede wszystkim jest to certyfikat jakościowy, który firma w 1999 roku zdobyła. Był to QS, pierwszy certyfikat. Do 2004 roku posiada firma również TSA i później kolejno wdrażała systemy również zarządzania środowiskowego, jak i BHP. Również wdrażane są dodatkowe wymagania klientów. Nie ukrywam, że wymagają od nas ciągłego rozwoju i doskonalenia. Odbiorcą wyrobów śrubowych jest wielu potentatów globalnych, zwłaszcza branży motoryzacyjnej. W roku ubiegłym mieliśmy najlepszy okres w historii, naszej całej historii tej firmy. Robimy coraz trudniejsze wyroby, coraz wyższych technologiach, jakie są potrzebne do produkcji śrub. Eksport jest bardzo istotny dla naszej firmy. W przeciwieństwie do sytuacji, jaka była 10-15 lat temu, w tej chwili stanowi on większość naszej produkcji. To jest około 80, nawet ponad 80%. Główne kierunki są związane z naszymi jednostkami handlowymi, czyli na Wielką Brytanię, na Szwecję i do Niemiec. W Europie naszym największym odbiorcą to Ford, Volvo, również z rynku niemieckiego grupa Volkswagena, z rynku naszego krajowego to Fiat Auto Poland oraz zakłady General Motors. Pozytywne zmiany, które zaszły w minionych 15 latach, doskonale pamiętają pracownicy z długim stażem zatrudnienia. Ja pracuję tutaj już od 20 lat. Moje początki były jeszcze jak była firma Bispol. No powiedzmy było to trochę tutaj całkiem inaczej wyglądało. Wszędzie był olej, powiedzmy sobie brud. No. Przez ten czas bardzo dużo się zmieniło. Z początku robiliśmy wyroby praktycznie tylko zwykłe sześciokąty, skrawędzane. To były praktycznie mało śrub się robiło do motoryzacji. Jedynym odbiorcą był Fiat. Teraz to już nie jest zwykła śruba, tylko to są elementy złączne, ponieważ są takie śruby jak powerlocki, trójkątne, no różne daszkowe, imbusowe, torksy, no i robimy ogólnie do wszystkich firm na świecie. Bulten Polska S.A. do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność należy znaczna część załogi. Myśmy potrafili wynegocjować układ zbiorowy, którego nam zazdroszczą inne firmy. W tym układzie, oprócz tych regulacji dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia, znajduje się wiele innych dodatkowych uprawnień fakultatywnych, czyli dodatkowa składka emerytalna. Od 15 lat mamy płaconą dodatkową emeryturę. To są też dopłaty do biletów autobusowych, to są dopłaty ostatnio wynegocjowane do karty multisportu. To są fundusz premiowania, także wiele różnych dodatkowych świadczeń pracodawca gwarantuje. Niedawno odbył się dzień rodzinny, podczas którego
pracownicy naszej firmy, rodziny, dzieci mogli zobaczyć naszą firmę, mogli skorzystać z oferty, jaką pracodawca, prezes Anders Carlson dla nich przygotował. Zabawa, rozrywka, wspólne biesiadowanie to jest jeden z elementów życia załogi, integracji. Firma ma opinię przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, które dba nie tylko o produkcję i sprzedaż, ale także o załogę. To jest dobry przykład prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Właśnie Bulten, Finnveden to są dobre przykłady i dobry kapitał, bo szwedzki kapitał jest dobrym kapitałem i również dobrym kapitałem w sensie ludzkim, bo tam się dba o pracowników. I tutaj też, przynajmniej ja mam taką wiedzę, że w Bultenie też pracownicy są szanowani. Cechą wyróżniającą Bulten Polska S.A. jest wyjątkowa stabilność zatrudnienia. Można tutaj spokojnie pracować aż do emerytury. Tutaj można znaleźć stabilne zatrudnienie, pracodawca nie zatrudnia na umowy cywilnoprawne, nie zatrudnia też na umowy tymczasowe, firma nie korzysta z porad ani usług agencji tymczasowych, co oznacza, że kandydatów na rynku poszukujemy własnymi siłami, czyli robi to dział spraw pracowniczych. Uważamy, że my doskonale wiemy, jakich pracowników potrzebujemy. Nie ma fluktuacji załogi, bo ona kształtuje się od wielu lat około 1%, czyli praktycznie każdy, kto do nas przyjdzie, czuje się tutaj dobrze i na długo, długo zostaje. Corocznie przeprowadzane jest badanie satysfakcji z pracy osób zatrudnionych w firmie. W badaniu pytamy pracowników ogólnie o satysfakcję z pracy, ale też pytamy o trudne rzeczy, jak poziom wynagrodzenia, jak warunki pracy. Wszystkie odpowiedzi dotyczące warunków pracy wysoko przewyższają 4, nawet 4,5, jeżeli pytamy o warunki BHP, o środki ochrony, o odzież. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o wynagrodzenia, to kształtuje się ta ocena w granicach 4. Myślę, że to bardzo wysoki wynik. Półtorej dekady to sporo czasu. Czy były to dobre lata również z punktu widzenia właścicieli? To były bardzo dobre lata. Początki mieliśmy trudne, ale razem z załogą zdziałaliśmy wiele i teraz jesteśmy jedną z najbardziej konkurencyjnych firm w Europie. Polski zakład jest największy w całej grupie Finnveden Bulten AB. Tu wytwarzamy najwięcej śrub i zatrudniamy najwięcej pracowników. Zarząd koncernu zdecydował o budowie nowego oddziału produkcyjnego w Polsce. Powstanie w gminie Wilkowice-Bystra i będzie miał powierzchnię około 6000 m2. Będziemy produkowali wyroby śrubowe zarówno tu, w Bielsku Białej, jak i w wilkowickim zakładzie.